Witam! Przedstawiam porównanie zębatek do najnowszych 12-rzędowych napędów Shimano w rozmiarze 32. SLX CRM 75, XT CRM 85 i XTR CRM 95. Zębatki są wyprodukowane w Japonii, występują tylko w okrągłej wersji i kilku rozmiarach. Wszystkie są montowane w systemie Direct Mount, ale SLX i XT składają się z dwóch części. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Pierwsza to pająk wykonany z polimeru wzmacnianego włóknem szklanym w przypadku SLX i karbonem w XT. Druga to sama zębatka zrobiona ze stali, tak samo jak 8 niestandardowych śrub, które ją trzyma. XTR to zupełnie inna bajka, jest jednoczęściowy i wykonany wyłącznie z aluminium. Ząbki we wszystkich są w technologii Shimano Dynamic Chain Engagement, czyli w systemie Narrow Wide i jak widać po przejechaniu około 1500 km nadal są w bardzo dobrym stanie. Jak wspomniałem wcześniej, tylko XTR jest jednoczęściowy i aluminiowy, przez co jest dużo lżejszy, ale za to jego cena jest dużo wyższa. SLX i XT różnią się między sobą w zasadzie tylko pająkiem, który trzyma zębatkę. W moim porównaniu zabrakło jeszcze deorki, która jest zrobiona podobnie do SLX i XT, ale oczywiście jest cięższa i tańsza. Gdybym miał wybierać, nawet nie zastanawiałbym się nad deorką. Od razu wziąłbym SLX-a, który kosztuje około 100 zł i od dwa razy droższego XT różni się praktycznie tylko kolorem. XTR jest jeszcze dwa razy droższy niż XT i jak zwykle to najlepsza opcja dla zawodników i osób, którym zależy na wadze lub lubiącym błyskotki. Chociaż warto zaznaczyć, że tylko on występuje w rozmiarze 38, ale żeby to wykorzystać, z malutką dziesiątką z tyłu naprawdę trzeba mieć kawał nogi. Przypuszczam też, że niższe grupy pożyją dłużej i lepiej zniosą trudne warunki dzięki mocnym stalowym zębom. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!